Mieszkańcy Łukowa mieli okazję po raz kolejny spotkać się na koncercie kolęd i słodkich serc. To nasza łukowska tradycja, zawsze z utęsknieniem czekamy na to wydarzenie, na to wspólne kolędowanie. To wydarzenie, które cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Zawsze ta sala wypełnia się po brzegi i tak też jest również dzisiaj. Bardzo się cieszę, że w tej już popandemicznej rzeczywistości możemy się tutaj spotkać i wspólnie pokolędować. Jako pierwsza na koncercie kolęd i słodkich serc wystąpiła orkiestra Dęta Towarzystwa Muzycznego imienia Antoniego Prókniewicza pod batutą Tadeusza Bochmana. Przed licznie zgromadzoną na koncercie publicznością wystąpili też wokaliści Fabryki Piosenki. Jakie morza dzielą nas, pustynia, czas czy mrok, zapada w nas, bardzo cicha noc. Thank you.
Podczas koncertu odbyło się również wręczenie statuetek łukowskich Złotych Niedźwiedzi. Otrzymali je ksiądz kanonik Andrzej Kieliszek, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, ksiądz kanonik Jerzy Cąkała, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego, Zofia Przeździak, prezes Banku Spółdzielczego w Łukowie, Małgorzata Wardak, choreograf zespołu pieśni i tańca Ziemi Łukowskiej Łukowiacy oraz Piotr Wróbel, najlepszy i najwytrwalszy łukowski wolontariusz. Łukowskie Niedźwiedzie, Złote Łukowskie Niedźwiedzie to już prawie 20 lat tradycji, już prawie 100 statuetek, które trafiły do rąk osób zasłużonych dla Łukowa, dla Ziemi Łukowskiej. Te nagrody to taki wyraz podziękowania za wkład, za liczne dobre inicjatywy tych osób, które są realizowane na terenie naszego miasta, dla mieszkańców. Dzisiejszy koncert to również okazja do tego, żeby pomagać. Pomagamy w tym roku Wojtkowi, zbieramy fundusze na jego leczenie i mam nadzieję, że uda nam się wspólnie pomóc Wojtkowi i przezwycięży te trudności, pokona chorobę. Na konto Wojtka z koncertu kolęd i Słodkich Serc trafiło blisko 13,5 tysiąca złotych. Gwiazdami tegorocznego koncertu kolęd i Słodkich Serc byli Alicja Majewska, Olga Bończyk, Łukasz Zagrobelny oraz Włodzimierz Korcz. Artyści wystąpili z programem Gwiazdo świeć, kolędo leć. Czystość opuszczy każdy kąt.